Mateusz Kaniowski, razem Dawid Załęcki, witam serdecznie. Cześć, siema. Gościa, który zawalczy z potężną legendą sportu walki nie w Polsce, nie w Europie, na całym świecie. No podobno. Ty tyle masz mi do powiedzenia. Nie, no... Opowiadałeś, że wstawałeś, oglądałeś jego walki, legenda, synowi pokazywałeś, a teraz powiedział podobno. Nie, no tak było, tak było. Także, no jest legenda, no co, no z synem mówiłem prawdę, jak... Zacząłem sporty walki to właśnie przez takich ludzi, nie? Bo byłem najarany właśnie na takich ludzi jak Jerome i tylko dla tego powodu właśnie zaprowadziłem go na sporty walki. To też jest niesamowite, że taka legenda przyjeżdża do Polski zawalczyć? Ty, toś on jeździ w sumie po całym świecie tak naprawdę, nie? A że akurat teraz trafił do Polski, no to dobrze, cieszyć się. Dodatkowo do gali freak fightowej i to jeszcze zawalczyć z Dawidem, który przecież dopiero tutaj nam już jest długo, ale tak naprawdę dopiero zaczął raczkować w tym wszystkim. No teoretycznie tak. A praktycznie? Praktycznie to już kurwa prawie półtora roku tu jestem, nie? No? Chwila. No, zleciało, nie? No dobra, takie wyzwanie w tym wieku, gdyby ktoś ci 3 lata temu powiedział, że będziesz walczył z Jeromem Lewanderem. Kurwa, obojętnie, kiedy by mi ktoś nie powiedział, to ja w życiu w to nie uwierzył, nie? Bo to przecież jest abstrakcja tak naprawdę, nie? Dla mnie, nie? No i jak zareagować, dostałeś telefon? No rozjebało mi głowę, nie? Nie, no jest, dosłownie, rozjebało mi głowę, nie? Nie, no jestem zadowolony bardzo. Tak naprawdę, no co, człowiek legenda, mój idol. Nie jeden podejrzewam sportowiec chciałby być na moim miejscu w tym momencie, także nic tylko się cieszyć. Spojrzysz mu dzisiaj głęboko w oczy? Myślisz, że zobaczysz tam agresję, czy raczej zobaczysz już taki, jak to mówią, stare psy nie gryzą? Kurwa, nie mam pojęcia, czego się spodziewać. Ja nie wiem, jak mam się zachować w ogóle w tej sytuacji, bo tam ja... Speszony Dawid Załęcki. Nie. Zawstydzony. Tylko wiadomo, no... To jest idol tak naprawdę, nie? I nie wiem, no kulturka, no to bez żadnej agresji. Myślę, że on też nie będzie tam grał. Bóg wie kogo, nie? On zna swój ten, zna swoją wartość i tyle. Między wami jest rok czy 2 lata różnicy? 5. On jest 5 lat starszy jest ode mnie. Z takim dziadkiem będziesz walczył? No widzisz, pierwszy raz dali mi kurwa. Chciałem rówieśnika, co prawda, no ale... Ty czekaj, to ile on ma lat? 50? 51. Dobra, dobra. No i jak gadaliśmy, że ty zacząłeś za późno te sporty walki, to nikt by się nie spodziewał, że on jeszcze w tym wieku będzie walczył. Przecież on pewnie zaczął trenować jak miał co najmniej te 12-13 lat. Czy możemy powiedzieć, że 40 lat jest facet w treningu? Tak, tak. No ale to jest wiadomo, to jest top światowa czołówka, nie? Także tam jeden z najlepszych ludzi na świecie w tej dziedzinie. Więc takich rzeczy się nie zapomina, jak on cały czas w treningu i cały czas walczy do dzisiaj, także to nie jest tam, wiesz, byle kto. Marcin Neumann kiedyś powiedział, właśnie kiedy pytałem go o ciebie, że to jest dla ciebie atrybut i coś dobrego, że zacząłeś tak późno, bo on po tylu latach treningów jest już tak bardzo przeorany tym sportem, ma tyle kontuzji, a dla ciebie to jest handicap, że ty jesteś tak późno dopiero w tym sporcie. Pytanie, co ty o tym sądzisz, no bo walczysz z gościem, który no robi w stójkę 40 lat ponad, a jednak musisz z nim wyjść sam na sam i gdyby patrzeć tylko na Tapology i na wasze wyniki, no to wiadomo, że Rom byłby faworytem, ale patrząc na twoją walkę z Don Diego Kubiszynem, nagle te kursy, jestem bardzo ciekawy w ogóle swoim bukmacherzy, ale te kursy się mogą wyrównać. Nie wiem jak będą kursy wyglądały, ja ci powiem, nie zwracałem nigdy uwagi na kursy, bo te kursy zawsze... Olejmy kursy, bardziej mi chodzi o to, że ty jak przez 20 lat siedziałeś na przysłowiowej kanapie, nie trenowałeś, on walczył z mistrzami świata, a teraz masz z nim wyjść i walczyć jak równy z równym. To czy równy z równym, to się okaże, ale się bardzo cieszę i tyle. Ale zrozumiałeś, o co mi chodzi? Nie zrozumiałem, bo mi przerwałeś i się zakręciłem. Jeszcze raz. Nie przerywa się starszym. No to też racja, ale jakbym nie przerywał, a ty czasami odpowiadasz jednym słowem, wiesz o co mi chodzi, nie chodzi mi o zakłady. Chodzi mi o to, że facet całe życie jest w tym treningu, a ty zacząłeś kilkadziesiąt lat później, może nawet powiedzieć, niż on treningi. No. A teraz walczycie jak równy z równym, w sensie, że musicie wyjść do klatki i szanse są, tak jak zawsze, walce 50 na 50. No tak, no ale tak to jest, nie? Że czasami wiesz, jak ktoś zapierdala 40 lat treningu i ma swoje lata świetności, jest najlepszy na świecie, to po jakimś czasie wiadomo, że to troszeczkę się zaciera. Im człowiek starszy, tym ta jednak natura przestaje w nas inwestować i stają się ograniczone ruchy i technika spada i wydolność i wszystko, nie? Więc on już nie będzie taki dobry, jak był kiedyś. Ale w latach młodości, gdybym trafił na niego, no to ja tam z 10 sekund z nim nie wytrzymał, a teraz moje szanse się wyrównują z tego względu, że ja coś tam się nauczyłem, coś tam trenuję, a on jest troszkę gorszy niż Błyszczycie, nie, więc... Oglądasz jego ostatnie 3 walki? Tak, oglądałem, ale to były w MMA, także tam za dużo nie można wyczytać z tych walk, nie, tak naprawdę. Dobra, i jakie wrażenia?
Kurwa, no jest chłop w sile wieku, no daje radę, walki wygrane, no za dużo nie było widać tej stójki, bo tam zaraz ten parter, ale daje radę, potrafi kopać, potrafi bić cały czas tak samo, szybko, dynamicznie, może nie tak jak kiedyś, ale cały czas jest bardzo dużym zagrożeniem. Zresztą warunki fizyczne ma tak same praktycznie jak Labryga, więc kawał chłopa, nie? Czy Don Diego obecnie lepiej się prezentuje niż to, co widzieliście ostatnio u Lebanera? Kurwa, sprecyzuj pytanie. Jak patrzysz na to, co robi Don Diego w ostatnich walkach i możesz to porównać do Lebanera w ostatnich walkach, czy to jest podobny poziom, czy jednak Don Diego jest lepszy już teraz? To jest zupełnie co innego. To nie można w ogóle porównywać tak. Kurwa, Don Diego jest inna waga, inna szybkość, inna technika. Ten jest taki twardy bius, inna waga. Nie można porównywać. Ja nawet nie potrafiłbym porównać tak naprawdę Labrygi do Kubiszyna, nie? Okej, okay, twoja kontuzja już jest zaleczona? No, można powiedzieć w 90%, no. Co to znaczy, tam jeszcze kawałek mięska wystaje? Nie, nie. Zaszyte zrosło się, została tylko blizna, jest leciutko jeszcze spuchnięte. Wiesz, ta noga nie wróciła do takiej, można powiedzieć, nie jest równa z drugą, ale ten. Ale już trenuję, kopię, także nie przeszkadza mi, nie? Dobra, twój syn... I nie odnowi się, bo to się nie da odnowić, to jest po prostu już zaleczone, nie? Tylko, że jeszcze po prostu lekko spuchnięte. Twój syn walczy w main evencie. Tak? Dokładnie tak. No to w końcu, to się cieszę. No to bardzo dobrze. Relacje z synem są teraz? Normalne, jak zawsze. Ale nie, nie, nie. Nie, moje relacje są synem normalne, jak zawsze. Raz lepiej, raz gorzej, ale są normalne. To, że mieliśmy chwilę cichych dni, nie znaczy, że nie wiem, coś tam Bóg wie się działo. No po prostu, no, mieliśmy na siebie focha i tyle. No. Pamiętam, czyli to już minęło, bo mówisz tak, jak już się przeszły. Tak, tak, minęło. Ale... Ostatnio, poczekaj, ostatnio jak rozmawialiśmy, to mówiłeś, że no, był na obiedzie, bo córka czy jego siostra miała urodziny, ale nie mówiłeś, że się pogodzicie, a teraz już to brzmi tak, jak było w końcu dobrze. Tak, tak, już wróciło do takiego trybu normalnego, niezawieszonego. Skoro tak mówisz, to synuś nie przeprosił i dalej jakaś mała kość niezgody jest, ale już jest lepiej. Nie, kości niezgody nie ma, po prostu czas zagoił rany. Zresztą, kurwa, wielokrotnie tak jest, że słuchaj, on ma 26 lat, ja mam 46, czyli tak praktycznie 26 lat jest, żyje u mego boku, nie? No to przez te 26 lat już parę takich kłótni było i takich cichych dni. No ale to wszystko przeszliśmy i przejdziemy każde następne, także normalne, nie? No to bardzo się cieszę. Bardzo się wziął za siebie Denis. Tak, wziął się. Jak bardzo, to się okaże dopiero na walce, bo jeszcze mamy czas, jeszcze mamy miesiąc, także nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, ale zapierdala. Ten kopniak był mu potrzebny? No... Mówił o tym skopaniu przez internautów po tym ostatnim face-to-face z Danielem. Myślę, że był, bo czasami wiesz, jak nie dostaniesz kubła zimnej wody na łeb, to się nie obudzisz, nie? Obudził się? Myślę, że tak. Jego szanse z Danielem są? Na jakim poziomie? No powiem ci tak, kurwa, jego szanse z Danielem są... No ma szanse z Danielem, wiadomo, Daniel doświadczony zawodnik. Każdy dzień dłużej, gdyby Denis mógł trenować, bo ta walka, ja mówiłem, że jest za szybko, każdy dzień dawałby mu te szanse większe, a jakie szanse mu będzie, ile tej formy zrobi, to mam jeszcze miesiąc, to nie ma co teraz gadać, wiesz, wyjdzie za miesiąc. Panowie pobili się ostatnio na scenie, czy gdyby teraz na konferencji doszło ponownie do bójki, to czy Dawid Zabędzki zamierza reagować? Kurwa, no ja nie chciałbym, żeby się bobili, ja mam nadzieję, że obydwóch zachowają zimną krew, zachowają się jak faceci i nie dojdzie do takich, bo takie sceny są niepotrzebne. A jeżeli by doszło, to Dawid Zabędzki zamierza reagować? Znaczy, słuchaj, no czy ja zamierzam reagować? Ja reaguję zawsze w sytuacji wtedy, kiedy muszę, kiedy nie muszę, nie reaguję, nie? Albo, nie wiem, granica nerwów moich zostanie przekroczona, no albo sytuacja tego wymaga. No mam nadzieję, że nie będę musiał reagować, jest ochrona. Mi też jest głupio w takiej sytuacji, nie? Mam nadzieję, że ochrona jest na tyle, że nie dopuści do żadnych ekscesów. Ty darzysz szacunkiem Daniela, widzę po tobie. Nie, no oczywiście, czemu mam go nie darzyć? On mi krzywdy nie zrobił, a to, że ma spinę z synem, no to wiadomo, no... Spieli się, to się spinają, w ringu sobie wyjaśnią i mam nadzieję, że zakopią topór wojenny. Czy źle się czujesz z tym, kiedy widzisz, jak twój syn z Danielem się wyzywają od najgorszych słów? Znaczy ja w ogóle źle się czuję, jak Denis się wyzywa z kimś, bo to nie po mojemu, ja nie lubię się wyzywać z kimś, jeszcze na wizji, tak. Jak coś do kogoś mam, to idę tam, gdzie nikogo... Bomba na banie. A nie tam, wiesz, na kamerach robi z siebie tam, wiesz, Bóg wie kogo. No, to nie moje klimaty, nie? Uważasz, że Denis robi z siebie Bóg wie kogo na kamerach? Nie, no w sensie takim, że wiesz, że no, siara tak na kamerach się, wiesz, czasami, kurwa, odklejać, no bo to później w Polskę idzie, no nie po mojemu, nie? Ale no, kurwa, no każdy jest jaki jest, robi co chce.
Ja ci mówiłem ostatnio po naszym wywiadzie po drinku, że ty powinieneś walić taką seteczkę sobie przed wejściem i wywiady wyglądałyby zupełnie inaczej, słuchajcie. No, oby nie. Dzięki, do zobaczenia.